Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantasy Bundesligi, czyli zagrajmy w Bundescup. Przed nami kolejka 24, więc zachęcam do zostawienia łapki w górę, no i jakiegoś komentarza. A my już zaczynamy się za robotę brać, bo musimy zrobić jakiś transfer, żeby to wyglądało jeszcze lepiej niż poprzednio, chociaż nie wiem, czy to się uda, no bo 133 punkty w poprzedniej kolejce, no to jest naprawdę bardzo dobry wynik, ale postaramy się go poprawić. Dobra, więc co my tu chcemy zrobić? No na pewno się będziemy musieli pozbyć pana Ludwika, więc jego sobie tutaj już pożegnamy. I może byśmy kogoś jeszcze wymienili z tej obrony? Nie wiem. Chyba jednak nie. Wydaje mi się, że powinienem być zadowolony z tych wszystkich zawodników, których mam. Więc zobaczmy, czy uda nam się wybrać jakiegoś dobrego obrońcę za 10 milionów. No tutaj ci lepsi to już naprawdę po 14, więc ciężko będzie cokolwiek tutaj mocnego chyba wybrać. Ale spróbujemy. 10 i pół miliona. Tutaj jest już Stefan Leiner. Na niego by mnie było stać. Ale zobaczmy dalej. Christopher Lenz, miałem go w składzie i chyba chciałbym, żeby on do mnie wrócił. Mimo wszystko jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Kilka kolejek mu nie poszło, ale ja mimo wszystko zaufam mu i przywrócę go do składu, więc potwierdzam to. No i zobaczmy. Ustawienie na tą kolejkę, jak teraz sobie wybiorę. No Haaland, no niestety przykro mi, ale Robertik odzyskuje gwiazdeczkę, tym bardziej, że gracie między sobą dzisiaj. To znaczy dzisiaj, no w tej kolejce. W pomocy mogę zostawić w sumie gwiazdeczkę na Endo. Jest w dobrej formie, więc niech ma. No i tutaj Christopher za Lacrosse. I tak będzie wyglądało to wszystko. Trochę czerwono na tych gwiazdeczkach. Nawet bym powiedział biało-czerwono. No ale w końcu jestem Polakiem. Muszą być te barwy uwzględnione. Dobra, więc tutaj chyba zostanie tak, jak to jest tutaj. Czy może jeszcze bym tego Diadę wymienił na Ritsudoana? Tak, zróbmy to tak. I niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Także czekamy na rozpoczęcie kolejki 24, a my teraz przechodzimy do kuponu. Kupon jest naprawdę dosyć ryzykowny, powiedziałbym nawet bardzo ryzykowny jak na mnie, ale jak się bawić, to się bawić. Przechodzimy do pierwszego spotkania. Schalke z Mainz. Tutaj postawiłem, że Mainz to spotkanie wygra na gładziutko. Schalke już raczej pewne spadku do Bundesligi, chociaż nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. Ale przewiduję, że Mainz, które też walczy o utrzymanie, będzie chciało to spotkanie za wszelką cenę wygrać. I tutaj właśnie stawiam na nich kurs 2,15. Następne spotkanie Eintracht Frankfurt z VfB Stuttgart. No tutaj długo się zastanawiałem, czy by nie postawić na Stuttgart, ale jednak stwierdziłem, że Eintracht u siebie poradzi sobie ze Stuttgartem i właśnie tak stawiam. Czysta jedyneczka, kurs 1,91. Następne spotkanie Hertha Augsburg. No tutaj długo też myślałem, co by tu postawić, no bo kursy były naprawdę wysokie na oba zespoły. No i postawiłem sobie po czwóreczkę, że będzie remis lub zwycięstwo Augsburga po kursie 1,82. Więc Augsburg też trzyma poziom. Hertha lubi sobie coś tam strzelić, ale ostatnio te maszynki im się jakoś zacięły, więc myślę, że albo padnie tutaj remis, albo ten Augsburg tutaj właśnie wygra na wyjeździe. Następne spotkanie to jest już Borussia Mönchengladbach z Bayer Leverkusen. No tutaj długo nie myśląc postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę. Obie drużyny są mega bramkostrzelne w tym sezonie, więc tutaj no po prostu nic innego mi się nie nasuwało na pierwszy rzut oka, jak postawić właśnie to, kurs 1,51.
No i tak szybko, zgrabnie przechodzimy do następnego spotkania. Hoffenheim z Wolfsburgiem. Tutaj postawiłem czystą dwójeczkę na Wolfsburg. Wolfsburg walczy o top 5 tak naprawdę w tym sezonie, więc być może będzie w Wolfsburgu Liga Mistrzów, a europejskie puchary myślę, że na pewno. Więc tutaj stawiam na nich. Czysta dwójeczka, kurs 2,40. Sporo tych dwójeczek tak u mnie z tego co widzę, więc obstawiam, że to jednak goście będą triumfować w tej kolejce. Mam nadzieję, że się nie pomylę. No i lecimy dalej. Freiburg z RB Lipsk. Tutaj no też się długo zastanawiałem, ale chyba najrozsądniejszym wyborem właśnie dla mnie jest to, że obie drużyny strzelą bramkę. Freiburg ostatnio lekkie niepowodzenia, ale będą chcieli u siebie pokazać, na co ich stać. RB Lipsk no ostatnio podnieśli się po 2-0, z 2-0 na 3-2, więc też myślę, że jakąś brameczkę tutaj wcisną. Więc właśnie takie zdarzonko, że obie strzelą, jest tutaj dla mnie na miejscu. Kurs 1,62. Następne spotkanie Bayern Monachium, Borussia Dortmund. No i tutaj mamy hit kolejki. I tutaj jest moje zdarzenie, może tak, moje zdarzenie jest bardzo ryzykowne, bo obstawiłem, że obie drużyny nie strzelą bramki, więc albo Bayern wygra do zera, albo Borussia wygra do zera. Nie ma innego przypadku w tym momencie. Kurs 3,15, więc naprawdę spory. Ale coś przeczuwam, że Bayern nie pozwoli sobie strzelić bramki, ewentualnie Borussia Bayernowi. Ale kurde, mocno ryzykuję na tym zdarzeniu. Ale jakieś takie miałem mocne przeczucie co do tego, więc postawiłem. No i lecimy dalej. Kolonia z Werderem Brema. No tutaj znowu dwójeczka czysta. Werder Brema też w bardzo dobrej formie. Kolonia gra w kratkę. Więc tutaj myślę, że Werder sobie poradzi. I jest naprawdę bardzo dobry kurs. 2,77. Więc też mocno niby ryzykownie, ale dla mnie jakoś czuję się spokojny o to zdarzenie. No i ostatnie spotkanie. Arminia Bielefeld z Unionem Berlin. I znowu czysta dwójeczka. Nie wiem, co mnie tak wzięło na te wygrane gości, ale no po prostu jakieś takie dziwne przeczucie. No i tutaj właśnie stawiam, że Union Berlin poradzi sobie z Arminią. Tutaj akurat nie zdziwiłbym się, gdyby Arminia pokrzyżowała nam plany, bo ona lubi sobie płatać figle, ale postawiłem tak jak postawiłem, kurs 2,06. No i za oczywiście dwójeczkę do wyciągnięcia jest 1388 zł. Gdyby to siadło, to byłbym w siódmym niebie, ale pewnie jak zwykle tam dwa lub trzy spotkania nie wejdą. Jestem już do tego przyzwyczajony. Zresztą to jest tylko seria. Gdybym chciał, to po prostu postawiłbym jedno czy dwa spotkania za większą stawkę i wtedy bym się bawił za tą kaskę. Mam nadzieję przynajmniej. Także w tym odcinku wydaje mi się, że to tyle. Teraz będziemy czekać na rozstrzygnięcia. I mam nadzieję, że będę znowu dużą ilość punktów. I wy również, ale troszkę mniej ode mnie, żebym troszkę nadgonił tą czołówkę. Także w tym odcinku to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.